Witajcie na kanale Kołem się tocząc, traktującym głównie o historii Polski i zagadnieniach jej dotyczących. Dziś postanowiłem przybliżyć temat leżący właśnie niejako obok dziejów naszego kraju, ale mający z nim duży związek. Chodzi o elitarny korpus piechoty osławionych Janczarów. Byli oni rdzeniem armii Imperium Osmańskiego, z którym to armie polskie ścierały się wielokrotnie podczas wojen XVII wieku. Na przełomie średniowiecza i ery nowożytnej armia Imperium Osmańskiego jawiła się jako jedna z najgroźniejszych, najbardziej dominujących machin wojennych świata. Całe królestwa czy imperia, takie jak Bizancjum, upadały na jej drodze. Europa oraz Bliski Wschód stale liczyły się z groźbą najazdu ze strony armii sułtańskiej. Największą renomą i najlepszą jakością w niej odznaczali się Janczarzy. Nie do końca pewne jest jednak, jak powstała. Spowodowane jest to brakiem źródeł z tego okresu, spisanych przez samych Osmanów. Najwcześniejsze teksty o XIV wieku, spisane turecką ręką, pochodzą z wieku XVI. Przekazy z drugiej ręki powodują zaś spore rozbieżności. Jednostka została utworzona więc albo przez sułtana Orhana I, albo jego syna Murada I. Wiemy, że w XIV wieku, podczas panowania tego drugiego władcy, Janczarzy zaczęli się pojawiać w składzie armii podbijających bizantyjskie posiadłości w Europie. Był to czas reform w armii osmańskiej, spowodowanych kontaktami z inaczej organizowanymi siłami militarnymi. W głównej mierze widać tu wpływ bizantyjski właśnie. Armia cesarska zdominowana była przez doborowych łuczników. Wielu z nich dostało się do tureckiej niewoli. Ze względu na ich niespotykane umiejętności oraz doświadczenie, nie obchodzono się jednak z nimi okrutnie, a wręcz przeciwnie, zrekrutowano dużą część z nich do własnej armii. Sułtan wykorzystał przy tej okazji podatek istniejący w państwie osmańskim, wynoszący 1/5 wszystkich niewolników wziętych w trakcie kampanii wojennych. Jako chrześcijanie Bizantyjczycy nie mogli być przydzieleni do już istniejących oddziałów muzułmańskich, więc utworzono z nich osobną jednostkę, nazwaną Jeniczeri, co w języku tureckim oznaczało nowych żołnierzy. Co ciekawe, korpus ten był armią stałą, co czyniło z niego pierwszą stałą armię europejską w czasach nowożytnych. Liczył wtedy około 1000 ludzi. Początkowo używano ich jako jednostek pomocniczych dla standardowych oddziałów piechoty, nazywanej jaja. Ich znaczenie stopniowo jednak wzrastało. Pod koniec XIV stulecia zostali włączeni do wojsk przybocznych sułtana, zwanych kapikulu, co dosłownie oznacza odźwiernych. Zwierzchnikiem formacji był urzędnik, zwany agą Janczarów. W latach późniejszych jednostki te przeszły na system rekrutacji powiązany z tzw. daniną krwi, z tureckiego devşirme. System ów po raz pierwszy wspomniany źródłowo w roku 1438, ale przypuszcza się, że mógł powstać znacznie wcześniej. Utrzymał się zaś do 1638 roku, kiedy to oficjalnie go zaniechano. Jego założeniem było stworzenie wiernej sułtanowi kasty wysokich urzędników oraz wojskowych. Z systemu devşirme wywodzili się na przykład wszyscy wielcy wezyrowie do XVII wieku. Czym on jednak był? Na terenach zamieszkałych przez chrześcijańskich poddanych sułtana przeprowadzano co 5 lat brankę chłopców w wieku od 8 do 20 lat. Istniały jednak obostrzenia dotyczące ich liczby, na przykład jedynie 1 na 4 braci mógł być wcielony do programu daniny krwi. Obowiązkowo zmuszano ich do zmiany religii na islam. Od niewolników brańców odróżniało w zasadzie tylko to, że otrzymywali żołd i edukację. Była to jednak dla nich wielka szansa na karierę, do tego stopnia kusząca, że wiele rodzin, szczególnie bośniackich, dobrowolnie oddawało swoje dzieci Turkom. Szacuje się, że z jednego roku takiej branki pozyskiwano około 3000 dzieci. Kiedy chłopcy trafiali do koszar, wpadali w tryby machiny wojskowej, odznaczającej się bardzo surową dyscypliną. Zakazem obejmowano zapuszczanie brody, rozwijanie jakichkolwiek umiejętności innych niż wojskowe, czy zawieranie małżeństw. W drugiej połowie XVI stulecia system rekrutacyjny uległ znaczącej modyfikacji, kiedy zezwolono synom Janczarów na wstępowanie w szeregi tej formacji. W tym samym czasie osoby wyznające już islam otrzymały podobny przywilej. Sułtan Mehmed Fatih uczynił z Janczarów rdzeń osmańskiej armii, zwiększył ich liczebność, żołd oraz unowocześnił uzbrojenie. Był to kluczowy krok w ich rozwoju. Oparcie armii na Janczarach otworzyło Osmanom drogę do kolejnych podbojów w południowej Europie i w efekcie doprowadziło do oblężenia Konstantynopola. Liczebność korpusu nie ulegała już dużej zmianie do okolic 1570 roku. W odpowiedzi na zwiększające się zagrożenie ze strony państw ościennych, po tej dacie nastąpił rozrost formacji, połączony ze zmniejszeniem czasu szkolenia w koszarach. Rozwój broni palnej powodował, że szybciej można było dojść do mistrzostwa w posługiwaniu się nią niż łukiem. Wskazuje na to średni wiek rekrutowanych, który wzrósł z 13
1490 do 16 lat w 1600. Tytuł prawdziwego Janczara otrzymywano w wieku 24 lub 25 lat. Na podstawie badań Gabora Agostona możemy prześledzić tempo wzrostu liczebności całego korpusu. W 1574 roku mieliśmy więc niecałe 14 tysięcy Janczarów. W 1609 widnieje już liczba prawie 40 tysięcy. Spośród 150 tysięcy tureckich wojaków pod Wiedniem w 1683 roku, 1/4 stanowili Janczarze. W połowie XVIII wieku formacja liczyła już ponad 110 tysięcy ludzi, jednak warto zaznaczyć, że wtedy już tylko nieliczna część służyła w armii polowej. Przy okazji liczebności warto powiedzieć słów kilka o organizacji. Janczarze zorganizowani byli w bataliony zwane Ortas, dowodzone przez oficera nazywanego Korbaci. Za panowania Sulejmana Wspaniałego istniało 165 ortas. Później liczba ta zwiększała się do maksymalnie 196. Formalnie dowódcą całości był sułtan, w praktyce aga. Pierwotnie panowała zasada, że awansować można tylko na zasadzie starszeństwa i w obrębie własnej ortas. Jedynym wyjątkiem było obranie dowództwa innej jednostki. W przeważającej większości istniały ortas piechoty i artylerii. Wyjątkiem były 64 i 65, które to składały się z kawalerii. Korpus posiadał też jednostki specjalistyczne, inżynierów, techników, strzelców wyborowych, saperów i wiele, wiele innych. Żołnierze należący do tej formacji wyróżniali się nie tylko wyjątkową dyscypliną i większymi niż przeciętny osmański wojownik umiejętnościami. Janczarze posiadali zunifikowane sorty mundurowe z charakterystycznym nakryciem głowy zwanym byrg, które oprócz efektownego wyglądu zapewniało ochronę przed upałem i deszczem. W trakcie pokoju Janczarze służyli jako policja czy straż ogniowa. Podczas kampanii wojennych również widać było ich elitarność, jeśli chodzi o zaopatrzenie czy służby pomocnicze. Te ostatnie przygotowywały dla nich drogi, obozowiska i posiłki. Broń i amunicja była transportowana przez specjalną służbę nazywaną Czebeci. Janczarze posiadali ponadto własną służbę medyczną. Odrębność podkreślali też tym, że tylko właśnie oficerowie mogli ich karać. Początkowo podstawą uzbrojenia był łuk, jednak już w okolicach 1440 roku przyjęto broń palną. Do walki wręcz służyły topory i kilije, rodzaj szabli. Symbolem formacji stał się na długie lata długi sztylet nazywany jataganem. Od XVI wieku przyjęto do uzbrojenia nowoczesne muszkiety. W armii tureckiej używano też potężnych 80-mm działek ręcznych. Źródła są też zgodne co do szerokiego użycia wczesnych granatów ręcznych. Pistolety upowszechniły się za to późno, dopiero po wojnie kreteńskiej, zakończonej w 1669 roku. Formacja była wykorzystywana we wszystkich ważniejszych kampaniach tureckich tamtych czasów. Jej elitarność i poziom wyszkolenia stopniowo jednak spadały. Wpływ tego wojska sięgał dużo dalej niż pole bitewne. Od 1451 roku każdy kolejny sułtan, który w tym okresie wstępował na tron, zobowiązany był wypłacić im nagrodę za służbę. W 1566 roku wymogli na sułtanie Selimie II możliwość zawierania małżeństw. Z każdym kolejnym sułtanem stawali się coraz silniejsi. Działo się tak też w związku z tym, że należąc do wojsk przybocznych władcy, stale przebywali w stolicy i mogli trzymać rękę na pulsie zdarzeń. Pozwalało to budować coraz większą władzę i coraz większe sojusze. I jakkolwiek dogmatem była wierność wobec dynastii, to już nie wobec poszczególnych władców. Stąd wiele rebelii z udziałem Janczarów, gdy sułtani prowadzili nieodpowiadającą im politykę. Na przykład, gdy młodociany Osman II złamał tradycję, zabijając swego brata, wybuchnął bunt. Spowodowany był też zapowiedziami rozwiązania Janczarów, którzy okazali się coraz mniej przydatni w walce, co pokazała świeża wojna z Polską, zakończona w 1621 roku. Siódmego dnia rewolty rozgniewani żołnierze gwardii porwali i udusili swego pryncypała. Podobnie jak rzymscy pretorianie, zaczęli więc decydować o polityce kraju. Część ziem znalazła się pod bezpośrednią kontrolą Janczarów, mianowanych przez władców na zarządców lub też takich, którzy tworząc fakt dokonany, przejmowali kontrolę nad regionem. W 1730 roku wywołali rebelię obalającą sułtana Ahmeda III. W trosce o to, żeby nowy sułtan Mahmud nie wykorzystał Serbów przeciw nim, dokonali masakry serbskich wielmożów w wydarzeniu nazwanym rzezią w Knezes. Wywołało to wielkie serbskie powstanie antytureckie. W 1807 roku zamordowano sułtana Selima III, modernizującego armię na wzór zachodni. Na początku XIX wieku jednak ich ciągła wszechwładza stała się niemożliwa do dalszego tolerowania. Dodatkowo militarnie stawali się coraz większym anachronizmem oraz blokowali wszelkie próby zmian w obrębie armii. W 1826 roku szykujący się potajemnie do działania od lat sułtan Mahmud II
który był następcą Selima III, podjął wreszcie decyzję o modernizacji osmańskiej armii lądowej i jednoczesnym rozwiązaniu jednostek janczarskich. Jak przypuszczał, doszło do buntu, ale był na niego gotowy. Koszary zrewoltowanych żołnierzy zostały podpalone ogniem dział. Korpus został pokonany. Tak prezentuje się historia janczarów. Była to jedna z najsłynniejszych formacji wojskowych w dziejach świata. Odcisnęli swoje piętno zarówno na polach bitewnych, wszędzie tam, gdzie się zapuścili, ale i w polityce. Pamięć o nich żywa jest w kulturze i sztuce, aż po dziś dzień.